Dobrze. To dzisiaj opowiemy o najstarszych polskich odbiornikach radiowych montowanych w samochodach. Nie mamy niestety najstarszego, czyli Żerania, ale mamy radio z epoki tranzystoryzacji. Najważniejsza 1960 rok. Najważniejsza część wykonana w technologii lampowej. Jeden tranzystor w stopniu mocy. Tak, radio Miki. 1960 rok. Produkcji z zakładów radiowych imienia Kasprzaka. Gdzie ono było montowane? W ówczesnych samochodach tamtego okresu, czyli cóż, na pewno Warszawy, Syrenki, tego typu samochody. Masz takie radio sprawne na stole? Tak, Miki jest sprawny. Odbiornik dla fal długich, średnich i w zasadzie nic więcej, ponieważ o UKF-ie wtedy nawet nie myśleliśmy. Nie, natomiast wspomniany Żerań miał możliwość zamontowania przystawki na fale krótkie. Był to odbiornik całkowicie lampowy, na lampach typowo nowalowych, tak? Czyli takie, jakie były w odbiornikach radiowych no, lat 60. tak? i końca lat 50. z przetwornicą wibratorową. Rzadkość. No i kapryśność. W Żeraniu nie było chyba innej możliwości, dlatego że lampy nowalowe, tam chyba końcówka L84, jeżeli pamiętam, no jednak wymagają wysokich napięć anodowych, a trzeba było sobie jakoś bez półprzewodnika poradzić. Więc stąd przetwornica wibratorowa. Miałem przyjemność naprawiać takie radio. I tam właśnie tak naprawdę jedyną rzeczą, która była do zrobienia, to właśnie było przeczyszczenie wibratora. W takim razie, jak duży postęp był w momencie wprowadzenia pierwszego stopnia mocy na tranzystorze? Albo OC30, albo TG70? No, postęp był ogromny z tego względu, że nie potrzeba było przetwornicy. Wystarczyło 12V zasilania i do widzenia. Lampy tutaj pracowały z napięciem anodowym 12V. No jak dla typowych odbiorników lampowych, trzeba zaczekać na dźwięk, tak? Czyli po włączeniu trzeba odczekać swoje. Nie jest to radio, które natychmiast zaczyna grać. Przy czym jeszcze to trzeba powiedzieć, że pobór prądu w tych pierwszych kilkudziesięciu sekundach jest dużo większy, aniżeli już później podczas normalnej eksploatacji. To radio pobiera około ampera, jak sądzę. Z 12 V, tak. Już jak jest nagrzane. Natomiast w momencie, kiedy jest w stanie zimnym, to ten prąd przekracza ponad 2 ampery. Zdjęliśmy obudowę górną, tak trzeba powiedzieć, górną obudowę. Jak widać, jest cały obwód drukowany tutaj widoczny. Przełącznik zakresów jest zrobiony jako taki suwakowy. Konstrukcja ciekawa, ale sprawiająca pewne problemy. Bo o ile tutaj te pola są srebrzone, to jednak w przypadku wytarcia bądź zaśniedzienia no, może być problem z odbiorem. Tak więc trzeba na to często zwrócić uwagę. Natomiast tutaj jeszcze w tym rogu są takie śrubki i tutaj można wybrać zmianę polaryzacji. Ten konkretnie egzemplarz miał tutaj widocznie jakieś uszkodzenia. Widać, są zrobione mostki. Tutaj prawdopodobnie po prostu popalone były ścieżki i stąd po prostu są zmostkowane tymi przewodami. W każdym razie, no jeżeli odbiornik ma pracować z plusem na obudowie, to trzeba tutaj dokonać niezbędnych zmian. Jeżeli radio odwrócimy, można powiedzieć, na drugą stronę, to z tej strony mamy dostęp bez otwierania obudowy do żarówki oświetlenia skali. Wystarczy w tym celu tylko wcisnąć i przekręcić trzonek magnetowy. No i można tą żaróweczkę bez problemu wymienić. I z tej strony mamy dostęp do lamp. Lampy są, przynajmniej część lamp jest Philipsowskich, czyli importowane elementy. Tutaj po stronie lewej znajduje się eliminator częstotliwości pośredniej, tutaj. Strojenie tego radia jest indukcyjne, czyli poprzez wsuwanie i wysuwanie takich prętów ferytowych z materiału ferromagnetycznego. Filtry pośredniej częstotliwości tutaj. No i tutaj tranzystor, tutaj w tym miejscu. Jak obrócimy sobie w ten sposób, to ten tranzystor widzimy z tej strony. Lampy były do góry nogami, dlatego że jak widzimy, skala była w ten sposób.
Czyli lampy w tym odbiorniku były rzeczywiście do góry nogami. Włączamy. No, tak. No najpierw zasilacz. Jest ustawione napięcie zasilania. No ustawimy. Niech będzie 12,4 powiedzmy, tak? 12,4, 12,6 to jest typowe napięcie akumulatora samochodowego. Bez ładowania. 14,4 14,4 w pełnym naładowaniu, tak? No dobrze, no i załączymy. No jak widać, prąd szybko maleje, lampy się nagrzewają. Jeszcze, o. Odbiór taki mamy na falach średnich. Ja spróbuję teraz może stroić. To przed chwilą było czeskie radio Dechowka. Pora jest wieczorna, więc można złapać sporo stacji. No zobaczymy, co na falach długich. No pewno będzie jedynie nasza jedynka. No dobrze, to parę słów na temat podłączenia takiego radia. Radio ma po lewej swojej stronie doprowadzenie zasilania. Często się zdarza, że no, jest to tylko jakiś tam urwany drucik, dlatego warto tutaj założyć bezpiecznik, powiedzmy na 2,5 ampera albo 2 ampery zwłoczny, to chyba lepsze rozwiązanie. Tak więc, jeżeli nie mamy pewności, że w ogóle no, odbiornik wymaga zabezpieczenia, tak powinno być. Z kolei po stronie prawej jest tutaj to takie gniazdko z dziurką, to jest wejście antenowe. I tutaj takie gniazdko, jak gdyby na wtyczkę, to jest gniazdko głośnika. Ten odbiornik nie działa bez anteny, dlatego że w samochodzie z założenia stosuje się antenę zewnętrzną. Tak jest. Głośniki, jakie były stosowane w tych odbiornikach, to zazwyczaj były właśnie głośniki GD18-13 łamane przez 2, tutaj akurat 2A, czyli troszeczkę inną wersją, jeżeli chodzi o magnes, bo były z magnesem takim ekranowanym i bez ekranu. W każdym razie no, to były głośniki eliptyczne, gdzie ten wymiar był 18 cm, ten wymiar 13, a dwójka mówi o mocy znamionowej głośnika. Impedancja tych głośników była około 4 ohmy. Tak więc do testów można się zaopatrzyć w albo w tego typu głośnik, albo w jakiś dowolny głośnik 4-ohmowy. No trzeba podłączyć kable do głośnika i pierwszą czynnością to jest podłączenie właśnie tych kabli tutaj do gniazdka głośnikowego. To jest pierwsza czynność. Druga czynność to jest, może być kawałek drutu. Tu mamy akurat dosyć długą antenę, ale elektrycznie skróconą. Tam jest kondensator 47 pico. Może to być kawałek drutu po prostu do testów. I ten drut wtykamy tutaj w gniazdko antenowe. No i zostaje nam jeszcze podłączenie zasilania. Jeżeli ktoś nie ma, może użyć akumulatora samochodowego lub dowolnego 12-woltowego. Jeżeli nie ma ktoś zasilacza, jeżeli jest dostępny zasilacz laboratoryjny, no to znacznie jest to lepsze rozwiązanie. Z tego względu, że widzimy od razu, jaki jest pobór prądu przez radio. Minus na obudowę. Plus do przewodu zasilającego. No i możemy teraz spróbować to radio włączyć raz jeszcze. No trzeba chwilę odczekać. Po pierwszych latach nie podległ po detektorach sowieckich, więc...